Hejka kochani, dzisiaj otwieramy kolejny kalendarz adwentowy. Będzie to kalendarz z Essence. Taka ładna, mała książeczka. Więc przechodzimy do otwierania. A więc kochani, bardzo ładny kalendarz Essence. Oczywiście położyłam go do góry nogami, bo patrzę na kamerze, jak to wygląda. I jest on jak książeczka. Proszę, tak otwieramy. I tutaj znowu otwieramy. Więc będziemy tak latać po stronach. Więc zaczynajmy, nie zwlekajmy, zaczynajmy. Ja już się nie mogę doczekać, co jest w środku. Trochę mało widoczne okienka, ale bardzo fajnie, że on jest taki książeczkowy. To mi się bardzo podoba. Więc już bez gadania przechodźmy do otwierania, więc zaczynajmy jedyneczkę, zobaczmy, co my tam mamy. A w jedyneczce już nawet fajny produkt. I mamy tutaj taką pomadkę balsam, bo ja już widzę, że tutaj jest takie serduszko, więc to nie jest do końca kolorowa pomadka. Na pewno ona jest tak troszkę przezroczysta. Jest to pomadka z olejem ze słodkich orzechów i masłem shea. Mam nadzieję, że dobrze to przetłumaczyłam. Więc lecimy do dwójki. Dwójkę mamy tutaj, nie musimy zmieniać strony. Oczywiście, moi drodzy, nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji i o moich wszystkich mediach społecznościowych, o których Wam powiem jeszcze na koniec. Aha, już napotkałam się na pierwszy problem w otwieraniu. I otwieramy dwójeczkę. Co my tu mamy? Wow! O, mamy tu jeszcze napisy na okienkach. No, ale nie będziemy ich czytać. Tutaj mamy Matte with Love. Spójrzcie, jakie to jest śliczne, jak to ładnie wygląda. Jest to bardzo ładny puder. Spójrzcie, jak to wygląda. Ta mozaika jest przepiękna, naprawdę. Wow, nie spodziewałam się. Super. Lecimy do trójeczki. Trójeczki niestety nie mamy na tej stronie, więc przekładamy naszą księgę. I widzimy trójeczkę tutaj, dosyć duża, więc otwieramy. O, już rozwaliłam. Nie wiem, gdzie tu się kończy to. I mamy tutaj coś zapakowane. Widzicie? Ładnie zapakowane. W tamtym roku były pędzelki, tutaj już też widzimy. Eyeshadow brush. Więc mamy na pewno pędzelek. O, zobaczcie, jaki on jest śliczny. Nie wiem, czy w tamtym roku też takie nie były, ale jest ładny. Bardzo mi się podoba. Więc przechodzimy do czwórki, której oczywiście nie ma na tej stronie i przekładamy znowu. I czwóreczkę mamy tutaj. I mamy lakier do paznokci, bo już widzę, że to jest lakier w takim złotym kolorze. Złoty brokacik, piąteczka, czyli następna strona oczywiście. I piąteczkę mamy już tutaj. Znowu podłużne okienko. I mamy tutaj kredkę z woskiem do brwi. Spoko. Spoko, wiem, że dużo dziewczyn używa takich wosków. Ja akurat używam koloryzujących, nie przezroczystych, bo niestety ja tam przezroczystym to nie mam co mazać po tych moich brwiach. I lecimy do szóstki. Szóstka bardzo duża. Co my tu mamy? I zobaczcie te napisy. Naprawdę ładnie to jest zrobione. I mamy tutaj płatki pod oczy hydrożelowe z gwiazdkami. No śliczne. No przecież to jest ślicznie zrobione. Naprawdę. Jestem pod ogromnym wrażeniem. I lecimy do siódemki. Tak, do siódemki. Tak? Tak, do siódemki. I w międzyczasie chciałabym przypomnieć o zostawieniu łapki w górę i przycisku subskrypcji, aby nie ominął Cię żaden inny kalendarz. No i tutaj już mamy takie badziewko. Niestety, w siódemce mamy badziewko, czyli naklejki na paznokcie. Co prawda są bardzo ładne, no ale u mnie to się nie sprawdza. Ale są bardzo ładne, świąteczne, ładnie zapakowane. Nie tak jak co po niektórych kalendarzach.
Idziemy do ósemki. Ósemka chyba była z powrotem na tamtej stronie. Tak, mamy ją tutaj w rogu. A w ósemce mamy Overnight Lip Mask, czyli maseczkę taką w pomadce. Ona była też w zeszłym roku. I z tego co wiem, ja sobie tego nie zachowałam. Sprzedałam to dziewczynom w pracy i bardzo podobały się im te pomadki, maseczki, skraby do ust. Naprawdę bardzo fajne produkty podobno. Dziewiątka. Dziewiąteczkę mamy na drugiej stronie. Tak będziemy latać. I w dziewiątce mamy maskarę. Kojarzę tą maskarę. Essence. To jest chyba pogrubiająca albo wydłużająca. Oni mają dużo tych kolorowych maskar. Bardzo fajnie. Bardzo fajny kalendarz. Jak na razie mi się bardzo podoba. Dziesiątkę mamy tu po drugiej stronie, więc od razu się za nią zabieram. No i w dziesiątce mamy taki niby bubel, niby nie bubel, bo mamy takie patyczki do odsuwania skórek. Ja z tego nie korzystam, no ale może komuś się przydadzą. Jedenastka, jedenastka. Tu nie mamy jedenastki, więc idziemy tutaj do jedenastki. Jest jedenastka. A wow, jedenastka już jest rozwalona, a w jedenastce mamy rozświetlaczo róż, taki róż rozświetlający. Może tutaj na kamerze wygląda dosyć brązowo, ale też mi się wydaje, że dosyć on jest taki w brązowym kolorze, może ma nutkę takiego różu. Bardzo fajne printy są zrobione świąteczne na tym różu. Czy on ma jakąś nazwę? Ma tylko napisane blush highlighter, ale nazwy nie widzę, żeby wam podać. Chyba, że ten numer jest nazwą, ale no ja nie widzę. Fajnie, spoko. Dwunastkę mamy tutaj po drugiej stronie i też jest bardzo długa, więc przypuszczam, że tu znowu jakiś będzie pędzel. I się nie myliłam. W dwunastce mamy kolejny pędzel. Już otwieram. Bardzo fajny kalendarz. Jestem bardzo ciekawa kolejnego. Mam wrażenie, że ten pędzelek jest praktycznie taki sam, tylko jest troszkę bardziej ścięty. Gdzie my mamy trzynasteczkę? Trzynasteczkę mamy po drugiej stronie, tutaj. Malutka. I mamy tutaj coś do paznokci. Base coat. Więc mamy tutaj taką bazę, ona jest niby tutaj nie widać, ale ona jest taka fioletowawa troszkę. Spoko, 13 to było, teraz 14. 14, 14 jest tutaj. Więc otwieramy. No nie, jak jeszcze zobaczę gdzieś coś takiego, to naprawdę będę rzucała tym przez okno. Może ktoś tego używa, ale ja nie. Nie wiem, czemu to jest cały czas w tych kalendarzach. 15 jest również tutaj. I w 15 mamy coś ciekawego. I w 15 mamy Crazy Sherry. Jest to Shiny Lip Gloss, czyli pomadka. Super, ciekawe czy pachnie. Zaraz sprawdzę. No, ładnie pachnie wisienką. Fajnie wisienką pachnie. Spoko. 16 było tu? Nie. Było chyba po drugiej stronie, tu mamy 17, tu jest 16. Tutaj. Tylko gdzie się je otwiera? Tutaj. I mamy tutaj chyba bibułki matujące. I znowu są przyklejone, także nie mogę tego odczepić. 1 hour later. I mamy tutaj bibułki matujące. Ja używam, przydają mi się do strefy te bardzo... Bardzo mi się przydają w ciągu dnia. To było 16, 17 chyba była z powrotem tam. Bardzo fajny kalendarz. Dajcie znać, co myślicie o tym kalendarzu, czy wam się podoba. Oczywiście piszcie w komentarzach, ja czytam wszystkie komentarze. Lajkuję, zostawiam łapki, więc zostawiam serduszka, więc możecie pisać. Chętnie wejdę z wami w jakąkolwiek dyskusję. Czasami dziewczyny piszą i sobie rozmawiamy, więc jest fajnie. 17. O, i porwałam okienko.
Ale co to jest? No i powiem Wam, to jest temperówka. Ale w porównaniu, jaką ja temperówkę znalazłam już w kalendarzu, no to jest super temperówka. Więc lecimy do osiemnastki. W osiemnastkę mamy tutaj, po tej stronie. Ja trochę przesunęłam, wiem, sorry. I mamy tutaj chyba rozświetlacz, moi drodzy. Tak, mamy highlighter. Bardzo ładny. Bardzo taki złoty, ciepły. Oczywiście z ładnym printem pasującym do całości. Co my otwieraliśmy? Osiemnastkę. Teraz dziewiętnastka. Znowu musimy się wrócić. Dziewiętnastka jest tutaj. I chyba z tej strony mamy wszystko otwarte. I mamy kredeczkę. Gdzieś mi uciekła. Kajal Pencil. Jest to taka do temperowania kredeczka. Po to nam temperówka. Więc spoko. Mamy kredeczkę, mamy temperóweczkę. I jedziemy dalej. 19:20. Już się zbliżamy do końca. Oczywiście nie zapominajcie zostawić łapki w górę. 20 mamy tutaj. Obok mamy 21, więc po kolei będziemy otwierać. 20 mamy krem do rąk. Spoko, też jak na razie mało kremów do rąk w tym roku. A zawsze było ich multum. 21, od razu obok. Jedziemy z tym. I 21 mamy lakier do paznokci. Już się coraz gorzej mi to otwiera. Lakier do paznokci, taki fiolet delikatny, może tutaj wyglądać jako biały, ale to jest bardzo fiolet. 21, 22, to było chyba ostatnie okienko po tej stronie. Tak, mamy je tutaj. 22, ale gdzie się otwiera? To jest takie długie okienko. Czyżby znowu pędzelek? Czyżby tak? Czyżbym zgadła? I mamy tutaj eyeliner brush, czyli taki ścięty, płaski pędzelek. Spoko. I mamy dwa ostatnie okienka, 23 i 24. Co my tu znajdziemy? 23. No w 23 mamy pilnik, ale zobaczcie jaki. Normalnie tutaj wali po oczach, że tak powiem. I ostatnie okienko, 24. Najlepsze okienko. Co my tutaj znajdziemy w ostatnim okienku najlepszym? W 24 mamy... Mamy jakąś turbo wypasioną szminkę, pomadkę. Taką... glitter. Patrzcie. Wow! Ale super ona wygląda, naprawdę. Jestem ciekawa, czy zostawia taki glitter na ustach. Naprawdę super. Bardzo fajny kalendarz. A teraz Wam pokażę, co my tutaj w naszym kalendarzu mieliśmy. Mieliśmy bardzo fajne rzeczy. Mieliśmy róż, rozświetlacz, pędzelki, coś do ust, maskarę, jakieś kredki. Bardzo fajne rzeczy, bardzo fajny kalendarz. Mi się bardzo podoba. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobał ten kalendarz. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!